aby stać się liderem, trzeba na to zasłużyć swoją pracą, postawą. Trzeba mieć takiego powera i pokazać swój talent. Lider to osoba, która ciągnie za sobą grupę. Jeżeli nie ma się za sobą grupy, to nie jest się liderem. Lider powinien być osobą, za którą ludzie lubią podążać, to znaczy powinien być osobą towarzyską, powinien być osobą, z którą inni lubią przebywać. Jeśli ja pałam dużą energią, jeśli ja jestem do czegoś zapalony, to wtedy inni to widzą i inni odbierają ode mnie tej energii i po prostu oni wtedy oni chcą coś zrobić. Według mnie lider to osoba, która zaraża pasją innych, pokazuje dobre wzorce, postawę. Jak pociągnąć za sobą innych? Nie można się bać przede wszystkim kontaktu. Trzeba być otwartym do ludzi, trzeba umieć z nimi rozmawiać, trzeba wyciągnąć do nich rękę i jeżeli my wyciągniemy do nich rękę, to one automatycznie nabierają do nas zaufania i chcą za nami podążać. Lider to osoba, która pomaga, jest osobą odpowiedzialną, pomocną, wyróżnia się z tłumu, daje z siebie jak najwięcej.